Nie ma wątpliwości, że Monero jest najbardziej cenioną kryptowalutą skoncentrowaną na prywatności, natomiast chciałbym Wam przybliżyć kryptowalutę Pirate R, która nie może mieć kompleksów i już teraz cieszy się ogromną popularnością, a i technologicznie wygląda równie obiecująco. Witam Was na kanale Kryptopodróże, ja nazywam się Dominik i w tym nagraniu opowiem Wam wszystko, co znalazłem w sieci o kryptowalucie Pirate. Mam nadzieję, że to nagranie okaże się wartościowe. Jeżeli tak będzie, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, tak aby to nagranie dotarło do jak największej ilości osób, a przy tym i mój kanał mógł się szybciej rozwijać. Z tego miejsca również chciałbym Wam przypomnieć, że to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Pirate Chain to kryptowaluta prywatności stworzona 29 sierpnia 2018 roku. Cel był bardzo prosty. Stworzyć całkowicie anonimową kryptowalutę, która jest bezpieczna, niemożliwa do wykrycia z zachowaniem anonimowości osób, które z niej korzystają. Twórcy kryptowalut zebrali się, aby stworzyć Pirate Chain po to, aby pokazać światu, że jest to nie tylko możliwe, ale także konieczne. Agencje rządowe i analitycy sieci udowodnili, że Bitcoin, jak również wszystkie inne tzw. prywatne kryptowaluty, jak na przykład Monero, można prześledzić i pobrać z nich dane, aby dowiedzieć się, kto ich używa, ile przesyła i do kogo. Kryptowaluta Pirate nie zna żadnego z tych problemów, ponieważ wykorzystuje szyfrowanie na poziomie wojskowym oraz opóźnionym Proof of Work, aby uczynić ją najbezpieczniejszą oraz najbardziej anonimową kryptowalutą na świecie. Pirate Chain można porównać do skrzyni skarbów, w której znajdują się różne kryptowaluty, dające po pierwsze bezpieczeństwo przed atakami na blockchainie i po drugie pomagające w zachowaniu poufności danych transakcji. Kryptowaluta AR nie ujawnia żadnych danych, dzięki czemu każda transakcja pozostaje prywatna. Dowodem na to jest przeglądarka bloków. Widzimy tam, że transakcje mają miejsce, natomiast nie ma tam podanych adresów, z których są wysłane AR, ani tych, na które są wysłane. Również kwota transakcji nie jest wyświetlana. Jest to jeden z wielu dowodów pokazujących, że dane użytkowników Pirate są bezpieczne i prywatne. Jeżeli chodzi o wydobycie Pirate, działa bardzo podobnie do tego, jak działa wydobycie Bitcoina. Różnica między nimi polega na tym, że wydobycie Pirate jest prywatne, co oznacza, że nie będziemy widzieć, kto oraz ile wydobył kryptowaluty Pirate. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że niezależnie od tego, czy dokonują transakcje z innymi, wydobywają czy kupują, żadne dane nie są zagrożone. A to oznacza, że nikt nie jest w stanie zobaczyć, ile masz w portfelu tej kryptowaluty. Mówiąc najprościej, działa to dokładnie tak, jak powinna działać prywatność, czyli jeżeli ja nie chcę pokazać, ile mam pieniędzy w portfelu, nikt tego nie zobaczy. Pirate Chain został stworzony i jest stale rozwijany przez wiele osób, w tym głównego programistę platformy Komodo, współpracowników Bitcoin, programistów Zcash i wiele innych osób. Wszyscy oni przyczynili się do rozwoju kryptowaluty Pirate w swoim czasie, bez żadnej zachęty finansowej, poza budową najbardziej prywatnej i bezpiecznej kryptowaluty na świecie. Uważają oni, że prywatność finansowa jest prawem człowieka, którego nie należy naruszać. Pirate Chain ma różnych programistów z różnych środowisk, twórców stron internetowych, twórców aplikacji, pisarzy, właścicieli sklepów, streamerów, którzy pomagają w adopcji i w tym, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej kryptowalucie. Dobrze wiemy, że prywatność finansowa była nieustannie niszczona przez lata do tego stopnia, że ktoś zawsze wie, ile masz pieniędzy, na co je wydajesz, gdzie robisz zakupy itd. I nawet jeżeli próbujesz dokonywać transakcji tylko gotówką, potrzebujesz konta bankowego, aby je przechowywać. No chyba, że czujesz się bezpiecznie, mając przy sobie wszystkie swoje pieniądze, co najprawdopodobniej nie ma miejsca. Trudno się nie zgodzić z tym, że nasze prawo do prywatności w tych instytucjach całkowicie zniknęło, a nasze dane są sprzedawane temu, kto zaoferował najwyższą cenę. Dla porównania, moja i nie tylko moja ulubiona i najbardziej szanowana kryptowaluta Bitcoin, która obecnie jest używana jako środek przechowywania wartości, korzysta z księgi publicznej. Dzięki temu każdy może zobaczyć, z kim przeprowadzasz transakcje, ile wydałeś, otrzymałeś i kiedy doszło do transakcji. Pirate Chain usuwa te informacje i nie pozwala nikomu ich zobaczyć. Ponadto dobrze wiemy, że Bitcoin jest powolny i może zająć wiele godzin, zanim nasz przelew dotrze do adresata, a dodatkowo te transakcje są bardzo drogie, podczas gdy Pirate zajmuje bardzo małą część tego czasu i kosztuje znacznie mniej. Nie wiem, czy wiecie, ale już teraz istnieje wiele sklepów, które akceptują Pirate jako formę płatności od dzieł sztuki, usług i kart podarunkowych po ubrania, oprogramowanie i nie tylko. Różni streamerzy, youtuberzy i inni użytkownicy mediów społecznościowych, dostawcy treści przyjmują Pirate jako darowiznę i płatności. Należy tutaj oczywiście pamiętać o tym, że Monero jest jednym z pionierów technologii kryptonot, koncentrującym się na transakcjach prywatnych, które są poufne i niemożliwe do wykrycia. Zawiera ona cenne funkcje takie jak wymuszona anonimowość oraz tzw. mieszanie monet, bulletproof ring CT,
które wymagają zaufanej konfiguracji do działania, jednak w przyszłości mogą się pojawić problemy związane właśnie z mieszaniem monet, przez co dane transakcyjne nie są ukrywane przez szyfrowanie. RingCT to system, w którym informacje są nadal widoczne po zmieszaniu i zawsze istnieje ryzyko, że wyrafinowane komputery i agencje mogą je złamać. Jeżeli chodzi o kryptowalutę AR, w 99,99% jest niewidoczna, co radykalnie zwiększa prywatność korzystania z tego blockchaina do przesyłania czy gromadzenia środków, a żeby tego było mało, AR obsługuje Tor, który zmienia położenie geograficzne, czyli IP. Całkowita ilość AR wyniesie nieco poniżej 200 milionów, czas bloku wynosi około 60 sekund, a halving mamy tutaj co około 270 dni. Hyred jest chronione przed atakami typu hash, czyli jeśli ktoś zdobędzie 51% mocy obliczeniowej, dzięki temu, że jest chroniony przez hash rate Bitcoina, ochrona ta jest osiągnięta poprzez przechowywanie kopii zapasowych łańcucha bloków Komodo na łańcuchu bloków Bitcoina. Do tego warto dodać, że Monero jest bardziej podatny na atak hash 51% niż Pirate, ponieważ hash rate BTC jest droższy niż Monero. Kolejną zaletą Pirate w porównaniu z Monero jest to, że oferuje wymuszoną anonimowość i zamienność całkowicie zaszyfrowanym prywatnym blockchain, który jest możliwy dzięki ZK Snarks, aby ukryć wszystkie ślady transakcji i salt kont. Jeżeli chodzi o cenę Monero, na dziś to jest $421, zajmuje 21. pozycję według CoinMarketCap. Cała ilość kryptowaluty Monero to jest 17 897 953 sztuki. Market cap to trochę ponad 7,5 miliarda, jeżeli chodzi o kryptowalutę Pirate Chain, to jest około 6 razy mniejszy, 1 miliard 345 milionów. Jeżeli chodzi o cenę Pirate Chain, na dzisiaj jest to $7.54, znajduje się na pozycji 209 według CoinMarketCap, a wszystkich monet w obiegu mamy 177 milionów 526 930 sztuk. Docelowo ma ich być około 200 milionów. Jeszcze nie tak dawno, bo w marcu 2021 roku można było kupić tą monetę za niecałe 30 centów. Jeżeli chodzi o to, gdzie możemy zakupić tą kryptowalutę, jest to giełda Trade, Ogre, CoinEx, Bitcoin.com Exchange i kilka innych. Natomiast największy wolumen jest na giełdzie Trade, Ogre do pary BTC, zobaczcie, ponad 9 milionów. Nagrałem dla Was film, jak na tej giełdzie zakupić kryptowalutę Pirate za Bitcoina, jak przesłać na nią kryptowalutę tak, aby za dużo za przelew nie zapłacić, oraz nagrałem instrukcję, jak pobrać portfel na komputer, a następnie zabezpieczyć tą kryptowalutę, przesyłając ją właśnie na ten portfel. To wszystko znajdziecie w jutrzejszym nagraniu, a więc już teraz serdecznie Was na niego zapraszam. A Was bym prosił teraz o opinię, która kryptowaluta Waszym zdaniem jest najlepsza, jeżeli chodzi o prywatność. Czy jest to Monero, czy jest to Zcash, czy może jakaś inna kryptowaluta. I czy słyszeliście już o kryptowalucie Pirate, a może już posiadacie, a jeżeli tak, to za jaką cenę zakupiliście swoje pierwsze coiny. Także to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Jeżeli było wartościowe, pomocne, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, tak aby to nagranie mogło dotrzeć do jak największej ilości osób, a dzięki temu i mój kanał mógł się szybciej rozwijać. A jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań na moim kanale. Trzymaj się, hej!